malowaniu obrazów z Tomaszem Kwiatkowskim, który jest ze mną w studiu, no i jego dzieci, mnóstwo tych dzieci razem z nami. Tak się mówi, że artysta tworzy dzieci, to znaczy jako dzieła sztuki, jako właśnie obrazy, to są dzieci artysty, tak? Tak można powiedzieć. Panie Tomaszu, chciałam zapytać, oglądaliśmy, nie wiem czy Pan oglądał, ale był taki znany film Vinci, tam dama z łasiczką, dama z gronostajem była kopiowana. To wiele kosztowało. Czy kopiowanie dzieł sztuki to jest intratne zajęcie? No na pewno. Tym bardziej w takim współczesnym świecie ludzie czasami nadwolą kupić kopię niż jakiś obraz jakiegoś tam malarza, który no namaluje jakiś obraz, a i ci ludzie do końca nie wiedzą, że ten obraz no będzie jakiś tam, no czy przynajmniej będzie jakąś lokatą kapitału. Dobrze wykonana kopia jest taką wizytówką nawet w domu, prawda? Bo każdy mówi, to nie jest produkcja, to jest kopia, to jest wykonane przez artystę, a czasami jeszcze jak artysta ma jakieś no nazwisko, już powiedzmy, nie wiem, stawiające się sławne, no to ta kopia jeszcze bardziej zyskuje na wartości właśnie. Więc to jest intratne zajęcie dla samych malarzy. No tak, tak, coraz bardziej. I ja jeszcze przytoczę taką rzecz, na przykład bardzo takie znane domy, takie jak ja mówię, Polski, na przykład czasami posiadają w swoich kolekcjach bardzo drogie obrazy, a do pokazu wystawiają tylko kopie. Czyli jak się spotykają z gośćmi, z ludźmi, pokazują te obrazy, no proszę zobaczyć, co my mamy, a są to tylko kopie, bo oni swoje, prawda, oryginały trzymają sobie już to w swoich kartach. Czyli właśnie jeszcze następna sprawa, po co muszą być kopie, po co są właściwie. Panie Tomaszu, Pan wykonał kiedyś kopię Bitwy pod Grunwaldem, wielkiego dzieła. Dzisiaj przyniósł Pan inne obrazy, tak, to tak, też tak. Są kopie? Tak, to są kopie właśnie olejne, to jest technika olejna, olej na płótnie właśnie i tu jest według syna Wojciecha Kossaka, czyli Jerzego i jest to był taki powrót powstańca. Wiadomo, nasi artyści no, malowali w takich trudnych czasach, prawda, musieli często opierać się o patriotyzm, no, tak można powiedzieć, dlaczego ja namalowałem bitwę, no to ale w sumie patriotyzm cały czas w nas żyje, prawda, to nie jest tylko, że na przykład były zabory, to trzeba być patriotycznym, a tutaj nie jest wolne, wszystko, wolność, wszystko nam wolno i nie ma patriotyzmu, nie, zawsze musi istnieć w człowieku patriotyzm, no i właśnie tu jest taka kopia według właśnie tego Jerzego, powrót powstańca, no bo wiadomo, powstania się odbywały, powstania przegrywały, czasami osiągały jakieś sukcesy. No tu jest taki szczęśliwy powrót tego powstańca właśnie. Tylko że można powiedzieć, że jest chyba taki smutny trochę, bo tak mi się wydaje, jeśli się zaczyna powstanie, no to ten każdy chce, prawda, glorii zwycięstwa wracać, a nie jednak. A z kolei za moimi plecami tutaj widzę nie smutne, ale groźne klimaty. Ja to nazywam, że to jest taka klasyka w malarstwie, to znaczy to jest kłębowisko ciał, kłębowisko ludzi, zwierząt, które są w relacji takiej emocjonalnej, bo tam i widać jedna postać już jest, ten człowiek jest praktycznie, znaczy no chyba już uległ, czy już jest martwy, no bo tak widać najbardziej ten człowiek, co leży tutaj po prawej stronie. I właśnie czasami w obrazach też trzeba przedstawić, no niestety, takie jak śmierć wygląda, czyli jak już jest ktoś martwy, no to już nieżywy leży, jego mina świadczy czasami już o tym właśnie, że już nie żyje. No takie rzeczy też trzeba w obrazach przedstawić. A powiedzmy jeszcze słowo o tym obrazie, który mamy z przodu. Z przodu obraz, aha, właśnie, więc tam jest obraz, to jest kopia według Degas, jest to tancerki, słynne tancerki właśnie, obraz impresjonistyczny. I ten obraz, znaczy to jest, ja malowałem go nie pędzelkiem, tylko taką szpacheleczką. To, no, farbę bezpośrednio brałem i tak, ja mam taki, w ogóle w głowie mi powstaje taka dziwna matematyka farb. To znaczy ja nie muszę myśleć, jakie farby mam zmieszać, żeby jaki kolor. Już ja sobie od razu tak szybko biorę i pap, już mi powstaje to, co trzeba. Czy to jest dobre szkolenie warsztatu dla malarzy? Tak, jeśli, i powiem tak, że żeby właśnie malować wszystko właściwie, to trzeba wszystkiego spróbować. Nie można sobie powiedzieć, że ja nie będę robić impresjonistycznych malarzy, tych artystów, prawda, czy nie będę robić klasyki, bo ja się skupię na przykład, no nie wiem, jakieś tylko fotografie tylko, czy coś. Nie, no trzeba po prostu spróbować wszystkiego, żeby, no ja nie mówię, no żeby zostać artystą uniwersalnym, bo to też niedobrze, nie o to chodzi, tylko żeby swój warsztat powiększać, warsztat malarski, trzeba praktycznie wszystkiego spróbować. A pokusił się Pan kiedyś na skopiowanie damy z gronostajem? To znaczy, właśnie, no namalowałem damę z gronostajem. No moja dama... Czy to jest duże wyzwanie? Ile czasu zajmuje?
malowanie panu oczywiście. To on, no jest to trudny obraz, bo tam jest bardzo ważne spojrzenie tej damy, jest ten zwierzątko, które też mówi się, że niby Leonardo namalował twarz damy podobną do zwierzątka. To była taka relacja jakby, nie wiem, czy miłości, może ta dama lub może ta kobieta lubiła to zwierzątko. No. W każdym razie jest trudno właśnie znaleźć takie najtrudniejsze emocjonalne właśnie przekazy obrazu, czyli musi być to w spojrzeniu, w takim geście, a jak ja zawsze na przykład jak kupuję, jadę na to jakiś obraz, to ja zawsze mówię, że ja muszę uchwycić to coś. Ten obraz może mieć inną kolorystykę, troszeczkę, ale to coś musi być. Panie Tomaszu, a czy wielu malarzy kopiuje obrazy? Czy Państwo w jakiś sposób rywalizują między sobą, kto zrobi lepszą kopię? Ojej, no to rywalizacja to jest w ogóle, to jest tak temat jakiś, ja bym powiedział, to jest taka trochę walka na talent pomiędzy artystami. No na przykład, teraz powiem prosty przykład, jest na przykład głośne 600-lecie bitwy pod Grunwaldem, przecież wielu artystów próbuje tego tematu jakoś dotknąć, prawda? W jaki sposób? No jest haftowanie, jest rzeźbienie. Ja akurat zrobiłem malowanie z tym, że zaczynając w 2000 roku ten obraz, nie myślałem w ogóle o tej rocznicy, ja sobie to robiłem dla siebie. No akurat tak wyszło teraz, że coraz bardziej jest to kojarzone z tą rocznicą, prawda, 600-lecia. No i to jest właśnie, mówię, no to jest taka konkurencja, to się poza tym wielu... Proszę, bardzo krótko na koniec, gdybym chciała zamówić do swojego salonu damy z Gronostajem, to ile za taką kopię musiałabym zapłacić? Więc za dobrą kopię. Powiem tak, do ceny to wiadomo, że jak zależy, bo teraz ramy, powiedzmy takiej... Ale rząd wielkości. Czyli gdzieś ten obraz wykosztował tak z ramami, gdzieś... Jeśli z ramami takimi na przykład już drogimi, to do 1700 zł. 1700 zł. Czyli możemy mieć damy z Gronostajem u siebie w salonie, no, i być ją codziennie. Tak. Panie Tomaszu,